Paweł Żyra, smutny i zmęczony po dzisiejszym meczu. Paweł, brakło dzisiaj tak naprawdę tylko jednego, zdobycia bramki tutaj w Opolu. Na pewno tak, jesteśmy wściekli, ponieważ cały mecz harujemy na tym boisku, żeby strzelić tą bramkę. Gdzieś na początku meczu tracimy jeszcze na dodatek bramkę, przeciwnik jeden strzał w meczu praktycznie i przegrywamy 1-0, potem cały mecz musimy gonić. A bramka jak zaczarowana, nic nie chciało wpaść. Bramka jak zaczarowana, tak jak mówisz, nic nie chciało wpaść. Do tego no niełatwe też było to, że tak naprawdę Odra broniła się w 11. Wy atakowaliście w zasadzie w 10, tylko Tomek Loska był na własnej połowie i tak troszeczkę to wyglądało jak piłkarskie szachy. Próbowaliście to z prawej, to z lewej, to ze środka, no ale no nie udało się dzisiaj znaleźć tego patentu na Odrę. No tak, nie jest to proste grać, kiedy drużyna cofnie się pod swoje pole karne i tylko przesuwa, czeka na doskok, a my musimy gdzieś szukać jakieś luki, gdzie możemy wcisnąć tą piłkę, a na pewno ciężko się tak gra z taką drużyną. Oni byli dobrze zorganizowani w obronie. No i do tego jeszcze dzisiaj bramkarz dobrze dysponowany, no i tak to kończymy, że wracamy z zerowym dorobkiem punktów. Dzisiaj wracamy z zerowym dorobkiem, ale myślę, że możemy z optymizmem patrzeć na przyszłość, zwłaszcza, że ŁKS to raczej nie jest drużyna, która zamyka się przed własnym polem karnym, tylko taka, która lubi grać w piłkę. Na pewno tak. My nie spuszczamy głowy, mamy wciąż zaliczkę, którą sobie wypracowaliśmy. ŁKS na pewno nie cofnie się przed nami, będą chcieli pograć piłkę i to na pewno jest plusem dla nas, bo będą te miejsca, gdzie my lubimy i na pewno wykorzystamy te sytuacje.